Gościem jest Adriana Wenc, psychoterapeuta i trener motywacyjny. Adriana, powiedz coś o psychoterapii. Tutaj można by było bardzo dużo rzeczy mówić o psychoterapii, o rozwoju osobistym, a ja myślę, że to jest też taki czas, w którym warto byłoby się zatrzymać i zastanowić, tak? Czyli pandemia gdzieś tam pokazała nam mnóstwo różnych zmian, tak? Nie tylko takich zmian w naszym zdrowiu, ale też takich zmian geopolitycznych, które wbrew pozorom wpływają na nasze środowisko, na to, jak my funkcjonujemy, co robimy, ale myślę, że to był też taki, ten początek pandemii, to był też taki fajny czas, kiedy w tym pędzącym życiu, przynajmniej tutaj w Europie, w tych krajach wysoko rozwiniętych, taki moment, w którym należało się zatrzymać i zastanowić tak naprawdę, dokąd my zmierzamy. Ja jestem często też podróżnikiem po krajach bardzo słabo rozwiniętych, takich jak Afryka, tak, czy ta część Azji, która jest mniej doświadczana, tak powiedziałabym, przez rozwój krajów różnych. Mam takie porównanie, że jednak gdzieś tam w ogóle szczególnie kontynent afrykański jest mi bardzo bliski, że tam jednak ten czas płynie inaczej, że są inne wartości, inne rzeczy. My gdzieś tutaj w tych krajach wysoko rozwiniętych jednak biegamy za czymś. I ten czas pandemii tak naprawdę pokazał nam, na co my mamy zwrócić uwagę, tak? Co jest w życiu ważne, za czym nie warto biegać, co należałoby zrobić, co jest tak naprawdę najważniejsze, tak? Czyli ci wszyscy ludzie wokół nas są tak, tak bardzo ważni, nasze rodziny, nasi przyjaciele, to są osoby, które powinny być dla nas ważne, a nie to, ile mamy pieniędzy na koncie i jakieś różne rzeczy. Ja zawsze tak trochę mówię to z humorem, że witrażowe drzwi w domu, który ma 400 metrów kwadratowych, to niekoniecznie jest ta bajka, o której powinniśmy marzyć, a bardziej o tym, żeby móc spędzić parę chwil z fajnymi ludźmi, tak, którzy mają jakieś swoje pasje. Niekoniecznie musimy wyjeżdżać na drugi koniec świata, ale żeby zauważyć to, co w życiu jest najważniejsze. I dla niektórych ludzi stało się to zatrzymanie, to zamknięcie w tych środowiskach domowych, stało się właśnie taką informacją, że stop, ja się zatrzymuję, ja gdzieś tam widzę te ważne rzeczy, ale dla niektórych osób ten kryzys spowodował też kryzys w zdrowiu psychicznym. I tak jak tutaj mnie zapytałaś o to, żeby coś opowiedzieć o tych tematach związanych z uzależnieniami, z tą motywacją do życia wielu osób, to muszę powiedzieć, że nadal i myślę, że będzie to trwało jeszcze bardziej, będzie coraz więcej osób, które wbrew pozorom będą dosięgały te kryzysy psychiczne, a nawet bym powiedziała, że się pogłębiały, bo u tych, co jeszcze gdzieś tam w miarę pilnują, jak ja to mówię, swoją głowę i są w stanie zadziałać, to ten moment kryzysu przyjdzie później, kiedy nastąpi ta stabilizacja tego, co runęło. Tak naprawdę przejście też z tej pracy takiej biurowej na domowe biuro, czyli tak zwane home office, dla niektórych ludzi to też była tragedia. Przeorganizowanie życia, że ktoś mi tutaj gdzieś chodzi, dziecko o coś pyta, to zdalne nauczanie, do którego my jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. Cała ta otoczka powodowała też wiele różnych takich, powiedziałabym, sytuacji mocno kryzysowych. I pamiętam początek pandemii, kiedy gdzieś tam, jak współpracuję z różnymi miejscami, instytucjami, osobami, wielokrotnie nie było takich sygnałów, że my sobie nie radzimy. Tak jednego dnia, krótko jakoś w tym marcu, jak to wszystko wybuchło, było to zdalne nauczanie, chyba po 2 tygodniach dostałam jednego dnia około 500 maili, mnóstwo wiadomości na różnych komunikatorach i to były takie przerażające dla mnie informacje. Niech Pani mi pomoże, bo ja zabiję swoich rodziców. Albo niech Pani mi pomoże, bo ja nie daję rady ze swoim mężem, czy żoną, czy partnerem, czy partnerką. W ogóle za chwilę nie damy rady, bo mamy małe mieszkanie i nie możemy wyjść. I to wszystko gdzieś tam, powiem szczerze, że budziło taką moją zgrozę, bo no nie jestem w stanie być w wielu miejscach i nie jestem w stanie pomóc wielu osobom na raz. Przeraziły mnie te dzieci, które wręcz krzyczały przez te wiadomości, niektóre nawet gdzieś tam znalazły w internecie telefon do mnie i gdzieś tam znaliśmy się z różnych rzeczy i one prosiły, niech Pani nam pomoże, bo my nie wiemy, co mamy zrobić. I tutaj czasami dochodziło też do bardzo takich ostrych sytuacji przemocowych. One myślę, że nie wynikały z tego, że ci rodzice gdzieś tam na siłę chcieli ukarać swoje dzieci,
ale ta cała sytuacja, czyli to bycie w domu, to, że teraz my wszyscy jesteśmy, to, że się kiedyś gdzieś tam mijaliśmy w drzwiach, dzisiaj musimy ze sobą być, ta nieznajomość charakterów, pamiętam taką sytuację, ja to trochę mówię trochę z uśmiechem, ale no pan do mnie zadzwonił, mówi, wie pani co, ja całe życie mieszkam z moją żoną, tam 20 parę lat, ja w ogóle jej nie znałem, ja nie wiem, kto to jest, ja jestem z jakąś obcą kobietą w domu. Ja nie znam jej przyzwyczajeń, nawyków, jakichś różnych rzeczy. I co teraz? Co mamy teraz zrobić? To takie naprawdę trudne jest, ale myślę sobie też taką rzecz, mam wielokrotnie do dzisiaj mnie rodzice pytają, co my mamy zrobić, bo nasze dzieci są leniwe. Przez to, że gdzieś tam w tym piżamowym świecie funkcjonują, tak? Czyli piżama, komputer i tak dalej. Ja zawsze to podkreślam też rodzicom, ja mówię, proszę Państwa, ale to Wy kreujecie życie Waszych dzieci, nie ja. Ja mogę tylko podpowiedzieć, że zabierz dziecko na spacer, pójdź z nim, jak jest możliwość pogodowa, pojeździć rowerem, tak? Czy różne inne rzeczy, które my robimy. Ale też pamiętaj, drogi rodzicu, o tym, że Twoje dziecko potrzebuje też pobyć samo. Każdy z nas potrzebuje pobyć sam. I myślę, że to są takie elementy, które z jednej strony będą budowały tą więź, której być może wcześniej nie było na takim poziomie, jak powinna być, ale z drugiej strony to też generuje dużo takich niefajnych sytuacji w środowisku domowym, że gdzieś te sytuacje powodują takie, ja mówię, docieranie, takie ścieranie się wręcz, aż iskry idą. Co jest też chyba ważne, że my tak naprawdę, niech patrzę z perspektywy czasu, my nie potrafimy siebie słuchać. My jako my sami siebie nie potrafimy słuchać tego, co nam jest potrzebne i gdzieś tam robimy mnóstwo rzeczy wbrew swojej woli, ale z drugiej strony też jest tak, że my mamy tak, że nie słuchamy tych osób, które są wokół nas. Czego one tak naprawdę potrzebują? Czy ja potrzebuję się przytulić? Czy ja potrzebuję po prostu pobyć przy tobie i nic więcej? Czy ja potrzebuję tego, żebyś mi powiedział, że cię kocham albo że jestem dzisiaj w tej chwili zły? My nie potrafimy tego powiedzieć wprost drugiej osobie. Gdzieś tam robimy takie, jak ja to mówię, ścieżki przez ogródki, przez pola, łąki, lasy, a cel jest gdzieś tam bardzo daleko na horyzoncie. I też to, co myślę, i tak pokazała też to pandemia, że my tak naprawdę nie potrafimy się dzielić obowiązkami domowymi. Że są osoby w rodzinie, które, na których wisi wszystko, od prania, sprzątania, gotowania i gdzieś tam pracowania, a druga część rodziny totalnie nic nie robiąca, że to są tak proste i banalne rzeczy, ale one wpływają na cały kształt funkcjonowania tych wszystkich osób w tym środowisku domowym i myślę, że to też warto by było gdzieś tam sobie rozważyć. Dlaczego o tym mówię? Bo te wszystkie konflikty, gdzieś to niedogadanie się między sobą, z mojego niestety doświadczenia też z innej działki, czyli psychoterapia, gdzieś tam się specjalizuję w tematach uzależnień, ale nie tylko, to mam takie doświadczenie, że coraz więcej osób zaczyna pić. Zaczyna pić, brać leki tutaj w obszarze zdrowia psychicznego, czyli tak zwane te wszystkie psychotropy. Oni popijają to alkoholem, bo wtedy jest łatwiej. Tylko co to daje? To łatwiej to jest tak naprawdę przez ten czas picia, a jak trzeźwieje, to znowu nie jest mi łatwiej. Jest mi dużo, dużo trudniej. Tak? Te mechanizmy wchodzenia w uzależnienie one też są bardzo różne. Kobiety wchodzą dłużej, ale wychodzą też dużo, dużo trudniej, tak, z tematów uzależnień. Kiedy to już wychodzi na światło dzienne, to już jest bardzo zaawansowany stan i tak naprawdę wymagający gdzieś tam pobytu w ośrodkach, które są całodobowe. Także zobaczmy, ile takich różnych rzeczy po drodze się dzieje. Ja też tutaj, jak mam szansę powiedzenia też takich ciekawych rzeczy, muszę powiedzieć niestety, że dzisiaj świat wirtualny zdominował rzeczywistość naszych dzieci. Ale nie tylko dzieci. Na te dzieci zawsze zwracam uwagę, bo uważam, że one mi są gdzieś tam najbardziej najbliższe, że ja mogę zobaczyć, jakie to jest też z poziomu biegłego sądowego, jakie są uwikłania w tym zakresie. I zawsze też podpowiadam rodzicom, zwróćmy uwagę, co nasze dzieci robią w tym środowisku internetowym. Bo to, że ktoś, nie wiem, słucha muzyki, to kto to jest? Tak? Co ta osoba sobą reprezentuje? Co mówi tym dzieciom? Do czego ich zachęca?
w jakich obszarach te dzieci mają funkcjonować. Jest dużo zagrożeń, ja tutaj nie będę wchodziła bardzo szczegółowo w te rzeczy, powiązanych z jakąś subkulturą, do tego dochodzi elementy sekty, środki psychoaktywne i wyłapanie tego, tak mówiąc kolokwialnie, u dzieci jest bardzo trudne. Adriana, a mogę Cię zapytać, też przeprosić Cię, zapytać, a co robisz, jeśli zgłasza się do Ciebie klient, który po zdradzie partnera chce pozbyć się poczucia winy? Przede wszystkim go słucham. Tak? Słucham, dlatego że gdzieś z poziomu psychologii mam też świadomość, że mężczyźni nie zawsze zdradę traktują, zdradę, taką fizyczną zdradę, tutaj jeżeli chodzi w stosunku do kobiet, że oni je zdradzili na poziomie emocjonalnym. Bardzo często sobie to też tłumaczą, zresztą to badania pokazują, że mężczyzna kocha jedną kobietę, ale to, że dopuszcza się zdrady, to tłumaczy sobie to pod tym, tutaj całym tym obszarem potrzeb seksualnych. Ja nie mogę komuś usunąć z życia tego poczucia winy, bo jest to niemożliwe, tak? To jest niemożliwe do zrealizowania. Przepracowujemy te wszystkie rzeczy, tak? Rozmawiamy o tym, gdzieś tam muszę poznać wartości tej osoby, to, czego została ta osoba nauczona, co jest zgodne też z jej potrzebami, z tym, w co wierzy, bo to wszystko ma ogromny aspekt. Nie oceniam tego, że ktoś zdradził, bo zdradził, albo nie wiem, bo badania mówią tak czy siak. Ja muszę wiedzieć, co ta osoba tak naprawdę czuje, czego ona potrzebuje. Tak? Czy tylko zagasić sumienie, tak? Czy uważa, że zdradziła i to nie jest w jej nurtach religijnych. Różne rzeczy w tym obszarze mogą być. Tak? Także tutaj jest to naprawdę bardzo szerokie spektrum. Ja nie mogę komuś powiedzieć, że rozgrzeszam Cię, słuchaj, zdradziłeś, teraz porozmawiali. A powiedz, Adriana, czym różni się coaching od psychoterapii? W coachingu, coaching ma zupełnie inną formę. W psychoterapii szukamy przyczyny tego, co się wydarzyło i tego, co mamy tu i teraz. Szukamy tego w przeszłości, od urodzenia, a czasami nawet i wcześniej, bo sprawdzamy też życie płodowe osoby, tak? Czyli te wszystkie informacje, które możemy doświadczyć. Często cofamy się też do okresów poprzednich pokoleń, tak? Czyli pracujemy systemowo tutaj z rodziną. Natomiast w coachingu staramy się wydobyć te rzeczy na tu i teraz, tak? To, co potrzebujemy gdzieś tam zadziałać w obszarze. A psychoterapia to jednak jest proces długotrwały, tak? Długotrwały, czasami nawet trwający latami, w zależności od tego, co się dzieje, tak? W zależności od potrzeb też osoby, tego, jak ona w tym procesie psychoterapeutycznym zaczyna funkcjonować. A jak miałaś takiego pacjenta, co już parę lat chodzi do Ciebie na terapię? Znaczy ja staram się, żeby ta psychoterapia nie trwała też wiecznie, tak? Bo to jest coś, co uzależnia też osobę, poza tym, jakimi dylematami w tej chwili się gdzieś tam boryka ta osoba, to dodatkowo to, że prowadzimy proces psychoterapeutyczny wiele, wiele lat, tak? To należy sobie zadać pytanie, dlaczego tyle lat? Każdy nurt psychoterapii też jest ważny. Ona ma określone reguły gry do określonych schorzeń, do określonych sytuacji. To nie jest tak, że my przy wszystkich chorobach czy zaburzeniach psychicznych stosujemy jeden model psychoterapii. On jest zawsze dostosowany do tego, co jest potrzebne danej osobie. Tak? I wtedy tym nurtem psychoterapeutycznym pracujemy. A pamiętasz, ile lat był taki pacjent, który parę lat chodził do Ciebie na terapię? Z tego, co pamiętam, to mniej więcej około 2 lat. Najdłużej tak chyba trwa terapia, nie? Tak, najdłużej. A czy oddajesz się superwizji i jak to wygląda? Poddaję się superwizji, bo żaden psychoterapeuta nie może funkcjonować bez superwizji, bo ja to zawsze tak też mówię trochę z humorem, że wtedy jest bardzo krótka droga do tego, żeby być swoim własnym pacjentem, oczywiście w cudzysłowie. I gdzieś tam po tej drodze się pogubić. Jest to bardzo ważny element. Jeżeli nie jesteśmy superwizowani psychoterapeuci,
to niestety no, prędzej czy później od naszego wózeczka któryś koło się oderwie. A jak się oderwie, to wiemy, że to jest krótka droga do katastrofy, tak? Do katastrofy, która gdzieś może spotkać nas, a co gorsze, zapewne przełoży się na osoby, z którymi pracujemy. A czy podejmujesz się terapii znajomych lub bliskich? Nie, dlatego że to jest wbrew etyce zawodowej naszej, tak, psychoterapeutycznej. Nie powinniśmy i nie możemy psychoterapii prowadzić w stosunku do osób, które są dla nas bliskie, są naszą rodziną, w jakikolwiek sposób jesteśmy związani emocjonalnie z tymi osobami, dlatego że tu prędzej czy później nasze emocje się uruchomią i ta wiedza, którą posiadamy poza procesem psychoterapeutycznym. A czy są... No mów, Adriana, za chwilę zapytam. Jest ona też bardzo niebezpieczna, dlatego że na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że siadam przy stole z kimś, kto jest w mojej rodzinie. Ja prowadzę proces psychoterapeutyczny i ta osoba może żyć w takim lęku i przekonaniu, że na imprezie rodzinnej na przykład, czy jakiejś przyjacielskiej mogę powiedzieć parę słów za dużo. Mogłoby tak się wydarzyć, nie? Gdzieś jest lęk dla tej osoby, czyli ja zamiast jej pomóc, to tak naprawdę mogę spowodować dużo niefajniejszych sytuacji dalszych. Dlatego ja, przynajmniej jako ja, nie podejmuję się takiej psychoterapii, odsyłam do innych osób, które się tym zajmują. Jeżeli tego wymaga sytuacja gdzieś tam w środowisku znajomych, przyjaciół czy rodziny. A powiedz, a czy są jakieś sytuacje, kiedy nie podjęłabyś się tej terapii? Nie podjęłabym się psychoterapii. Ja myślę, że przede wszystkim tak, że to kwestia właśnie dotycząca tych osób bliskich. Czy nie podjęłabym się czegoś? Cały czas mam taki bardzo duży dylemat z wykorzystaniem seksualnym dzieci. Że to jest taki obszar, który nie wiem, czy byłabym w stanie udźwignąć. Zawodowo, z różnych względów, bo niestety jak gdzieś tam uczestniczę, powiedzmy w cudzysłowie, z boku, bo to nie jest wprost dziecko, gdzie się jest ofiarą, a na przykład osoba uzależniona pewne rzeczy zrobiła i zajmuję się tą osobą uzależnioną, bo mam ocenić tak, jej jakby stan tutaj tego tematu związanego z uzależnieniem i słyszę gdzieś tam w dali, że zrobiła niefajne rzeczy wobec dzieci, to nie wiem, czy byłabym w stanie pracować z dzieckiem, które gdzieś zostało czy wykorzystane, tak, czy doświadczyło sytuacji gwałtu, czy zgwałcenia, tak, przez osobę dorosłą, czy byłabym w stanie to poprowadzić. Na razie takiej sytuacji nie miałam, ale gdzieś tam bardzo mocno się nad tym zastanawiałam już od dawna, tak, to nie jest kwestia dzisiaj twoich pytań tutaj. Tylko cały czas się nad tym zastanawiam, czy miałabym gotowość na to i myślę, że chyba jednak nie. No ja myślę, że bym też miała problem. Powiedz, czy utrzymujesz kontakty z klientami po terapii? Jeżeli mówimy o zdrowym kontakcie, tak, czyli czasami osoba się gdzieś tam odzywa, bo mieliśmy gdzieś tam kontakt, skończyła terapię, stara się funkcjonować i potrzebuje tego wsparcia, to jak najbardziej zawsze może tutaj z mojej strony liczyć na kilka ciepłych słów, oczywiście, jeżeli jest potrzeba. No a czasami też dzwoni i mówi, słuchaj, no nie daj rady, tak? Nie daj rady, co mam w tej sytuacji zrobić, albo możemy przegadać tą sytuację. Ja mówię, oczywiście, nie ma problemu. Natomiast te kontakty muszą być stricte takie, jak były wcześniej, tak? Stricte, jak były wcześniej. To nie może być na zasadzie takiej, że ja teraz prowadziłam osobę i teraz wchodzę z nią w relację głębszą, tak? Głębszą, taką nawet można powiedzieć partnerską, czy nawet jeszcze głębiej, tak? Nie ma takiej możliwości. A powiedz, jakie zachowanie psychoterapeutów uznajesz za ewidentnie nieetyczne? Ja myślę, że tutaj warto było powiedzieć o kilku rzeczach. Przede wszystkim kwestia dotycząca właśnie tego, o co mnie wcześniej zapytałaś, o te środowiska rodzinne, tak, przyjacielskie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, kwestia tego, jeżeli osoba wymaga, nie wiem, prowadzenia psychoterapii w danym obszarze i ja się w tym nie czuję
i ktoś tutaj mówi, że tak, że ja tą osobę poprowadzę, albo z jakichś względów czuję, że sam, to też mnie zapytałaś, z kim nie mogłabym pracować, nie dałabym rady, że jeżeli mam tego świadomość i biorę to na siebie, nie przekierowuję do innego specjalisty, który jest w stanie z tym tematem pracować i wiemy o tym, to myślę, że to też jest takie nieetyczne zachowanie. Myślę sobie też tak, że niestety też wiele szkół psychoterapii są szkoły psychoterapii i są szkoły pseudopsychoterapii, tak? Czyli trwające dużo mniej niż wymagają standardy pracy, nie ma superwizji, nie ma różnych rzeczy. I osoby po takich szkołach też uważają, że mogą być psychoterapeutami. I to jest, myślę, że taka rzecz też nieetyczna, że ta osoba, która się do nas zgłasza, która jest już w takim rozpadzie wewnętrznym, gdzie szuka tej pomocy i otrzymuje komunikat, tak, jestem psychoterapeutą, a potem okazuje się w trakcie gdzieś tam czy post factum, że ta osoba w ogóle nie ma uprawnień do prowadzenia psychoterapii, to też uważam, że jest bardzo nieetyczne. Zresztą u nas w kraju niestety nie jest to ustrukturyzowane, tak jak jest to w krajach innych i tutaj to pole manewru jest straszne, dlatego że czasami osoba, która jest psychoterapeutą, nie ma tej podstawowej wiedzy w obszarze psychologicznym. I to są momenty, które mogą też utrudnić, tak? Bo coś widać, ale nie wiedzą, jakie to ma podłoże. To myślę, że to taki aspekt w tym zakresie. I też ta chyba rzecz, o której wspomniałam tutaj na początku, że pieniądze, tak? Że ludzie uważają, że im więcej zapłacę za psychoterapię, tym jest to lepiej prowadzone. Nie, lepiej szukajmy opinii, lepiej pytajmy osób, które gdzieś tam różnych rzeczy doświadczyły, kto dla nich jest taką osobą, przy której się dobrze czują. Bo nie zawsze opinia internetowa, zresztą myślę, że każdy wie o tym, że można sobie wypozycjonować strony, poprosić osoby o wydanie opinii, które kompletnie nigdy w naszym gabinecie nie były. I to jest też taki moment, w którym powinniśmy się zastanowić. Mów dalej, przepływać. Że też powinniśmy się zastanowić, czy to jest ta sytuacja. No myślę, że też nie powinniśmy eksperymentować, tak, na naszych podopiecznych, że to podopiecznych, mówię tutaj pacjentów, klientów, bo w zależności gdzie pracujemy, to warto też na to zwrócić uwagę. A powiedz, Adriana, czy ty zanim zostałaś psychoterapeutą też musiałaś jakąś terapię przejść? Proces, w którym ja się uczyłam ponad prawie 20 lat temu, wyglądał bardzo złożenie, bo był to cykl wykładów, był to cykl treningu interpersonalnego, intrapsychicznego, czyli tam, gdzie układaliśmy sobie komunikację z osobami, tak, czyli mowa naszego ciała, to jak mówimy, jak rozmawiamy, jak słuchamy, ale też to, co się dzieje w nas, czyli ten trening intrapsychiczny. I w moim procesie kształcenia było powiedziane tak, że jeżeli superwizor na tych treningach zobaczy, że cokolwiek jest niepokojącego, że należy przejść jakiś proces psychoterapii swojej, to będzie przekierowywał i nie dostaniemy żółtego światła, żeby robić dalsze elementy tego szkolenia. Ja myślę, że każdy z nas na tym etapie przechodził swój proces psychoterapii. Bo nie ma możliwości, jeżeli nasze demony przyszłości zaczną panować nad nami, to panują nad naszym ciałem. A nasze ciało w psychoterapii jest bardzo ważne, żeby było spójne z tym, co my mówimy. Jeżeli tego nie ma, to osoby, z którymi pracujemy, one momentalnie to złapią. Zresztą za chwilę o tym jeszcze dwa zdania powiem. Natomiast już po przejściu tych dwóch procesów była też superwizja i był staż kliniczny, gdzie pamiętam takie słowa młodych ludzi. Akurat ja zaczynałam swój staż kliniczny w ośrodku, w którym leczono z uzależnienia dzieci. Myślę, że to tak dzieci, czyli tam gdzieś w granicach 7-8 lat do 18. I takie znamienne słowa pamiętam w jednym z ostatnich dni już, gdzie oceniano tą moją pracę i oceniały to młode osoby, które tam się leczyły. I powiedziały taką znaczącą rzecz, że słuchaj, ale to, że ty jesteś chora, to cię nie zwalnia z tego,
że ty nie możesz pracować do końca, jesteś chora, możesz robić. Czyli sposób myślenia osoby, która jest uzależniona, która wychodzi na prostą, i tutaj fajnie widać ten demon tego młodego człowieka, że uciekał w chorobę wtedy, kiedy ćpał, kiedy pił, a teraz myśli, że jak ja jestem chora, gdzie mam wysoką temperaturę, w tamtym momencie miałam, tak, gdzie gdzieś tam ten katar, kaszel i wszystkie inne rzeczy, to on mi mówi poprzez swoje demony, że jesteś chora, to znaczy, że masz coś do ukrycia. Taki przekaz między wierszami, tak? Między wierszami nie wprost, to też pokazuje, tak? Jak te demony nasze tutaj w przyszłości wchodzą, tu akurat przez pryzmat tego młodego człowieka, ale pamiętajmy, że osoby, które mają jakieś dylematy w życiu, one czują i widzą więcej. I co z tego, że ja będę się uśmiechać, tak? Takim uśmiechem, jak ja to mówię, z maski, jak w środku mam coś innego, także ta osoba mnie irytuje, denerwuje, ona będzie to widziała, bo moje całe ciało to powie. I myślę, że to jest taka rzecz, która jest bardzo ważna też dziś w psychoterapii, czego niestety mam wrażenie, że dzisiaj w większości szkół psychoterapii, czyli nagrywanie sesji psychoterapeutycznych, coraz rzadziej o tym słyszę, ale jak mam się tego nauczyć w gabinecie, niekoniecznie, bo człowiek zabierze torbę i wyjdzie, albo zostanie i będzie tkwił w takim bagienku troszeczkę, nie? Jeżeli nie mamy tego wypracowanego, a nikt inny nam nie podpowie, jak mamy to zrobić. A posłuchaj, co byś chciała, Adriana, na koniec powiedzieć widzom? Co ja bym chciała powiedzieć? Myślę, że tak, że przede wszystkim, żebyście Państwo słuchali siebie od środka. Tego, czego potrzebujecie w danym momencie, bo wasze ciało o tym mówi. Tak jak mamy ze smakiem, na przykład szukamy czegoś po lodówce i nie wiemy, czego szukamy, tak? Bo nie wiemy, co to jest. Żebyśmy słuchali tego swojego wewnętrznego ja, bo ono naprawdę wie, czego my potrzebujemy w tym swoim życiu. Jeżeli coś robimy wbrew, to potem na tym cierpi nasze zdrowie psychiczne. Druga rzecz, która jest chyba dla mnie najważniejsza, żeby mieć marzenia, żeby te marzenia sobie zwerbalizować i nie tylko, żeby sobie zrobić mapę marzeń, bo ta mapa marzeń to jest taki kawałek, na który my codziennie rano powinniśmy spojrzeć, popatrzeć sobie i zobaczyć, że ja w tym miejscu chcę być. Tak? Chcę być w tym miejscu, chcę mieć fajne rzeczy, chcę robić fajne rzeczy, bo jak ja mam marzenia, to mój świat wygląda zupełnie inaczej. Nawet jak jest taka pogoda jak dzisiaj, gdzie jest smutno, szaro, buro i ponuro, to ja mam te marzenia. One się spełniają, uwierzcie mi Państwo, że te marzenia się spełniają. Jestem dobrym przykładem tego, że marzenia się spełniają. A demony przyszłości powodują, że często my tych marzeń nie mamy, one nas blokują, my stoimy w miejscu. Nie ma tej energii, nie ma tych fajnych rzeczy, gdzie to jest potrzebne nam, tak? W tej szarudze i w tej rzeczywistości. Jeżeli mamy marzenia i słuchamy swojego ciała, to naprawdę niczego więcej w życiu nie potrzebujemy, bo wszystko będziemy mieli. Będziemy mieli zdrowie, będziemy mieli te wszystkie materialne rzeczy, ale słuchajmy samych siebie i mimo marzenia. Adriana, dziękuję Ci za przyjęcie mojego zaproszenia i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, cię wszystkich pozdrawiam. Przysyłam moc, mnóstwo pozytywnej energii. Dziękuję bardzo. Dziękuję.